schowku gniazdo będę montował tutaj. Zaznaczyłem już miejsce. Możemy wyciągnąć tą wykładzinkę gumową. To nam się wyciąga normalnie i tu są takie, o, widzimy, haczyki. Tutaj, żeby umieścić gniazdo USB, musimy dobrze wymierzyć. Najlepiej przy pomocy taśmy, chociaż tutaj widać. Tutaj po nawierceniu możemy nawet nożykiem to wycinać, bo ten plastik jest dosyć miękki. Tutaj obrobię zaraz to pilniczkiem, żeby nie było tych zadziorów. Właściwie pewnie będzie już. No, dziurkę zawsze robimy mniejszą i powiększamy ją do właściwego rozmiaru. Jak to ja mówię, lepiej 10 razy powiększyć niż raz przedobrzyć. Teraz możemy już sobie tutaj poskładać, wykładzinkę włożyć. W ten sposób to wygląda. Oczywiście otwór musimy wyciąć, tak jak każdy się pewnie domyśla, pod gniazdo USB, jakie będziemy montować. Akurat ja mam takie, ktoś może mieć inne. U mnie gniazdo USB będzie takie, czyli oryginał od Kromy. Jeżeli będziecie kupować takie gniazdo, to proście od sprzedawcy, żeby dał wam również do tego gniazda kostkę, ponieważ jako samo gniazdo bez kostki jest bezużyteczne i niewiele wskuracie. Tu, żeby odpiąć, musimy wcisnąć tutaj taki bolczyk i to niebieskie przesunąć w ten sposób i wyciągamy kosteczkę. Tutaj mamy 5 pinów, jak widać. No i bez kostki no nic nie zrobimy. Jeszcze wrócę do otworu. Musimy wyciąć we właściwym miejscu, ponieważ tak, tu na dole mamy mocowanie schowka, jest śruba wystaje, więc ona zmniejsza nam głębokość tutaj montowania, głębokość tego otworu, więc musi być 5 cm w głąb miejsca, żebyśmy założyli tą oryginalną kostkę. Znowu wyżej dać nie możemy, ponieważ tu są te półksiężyce, takie mocowanie drzwiczek schowka. Więc jeżeli damy znowu za wysoko, to nie będziemy mogli zamknąć schowka po prostu. Więc tak jak widać tutaj pod wycięty otwór będzie to wyglądało. W ten sposób myślę, że miejsce jest ok. Zwłaszcza, że schowek w Kromie jest beznadziejny. Połowę schowka zajmują urządzenia, które sterują całą radiem, nawigacją itd. itp. Przewody już są polutowane. Zaizoluję teraz przewody. U mnie kolorystycznie, jak widzimy, jeden będzie inny. Miejsce białego będzie żółty z tego względu, że przy kupnie pomylili się po prostu i mi zły kolor ucięli już to. No ale w sumie tam kolor to tam nie ma znaczenia. Też jakby był biały, no to by był. Wiązka jest już gotowa, to później obetnę w zależności od
tego, ile mi będzie potrzeba, a możemy zakładać. Teraz tutaj, żeby miał wygodniej, wyciągnę kołek. Podważę tutaj ten materiał. I możemy przeciągnąć kabel do USB. Jeżeli ktoś by szukał kiedyś całego modułu sterującego poduszkami powietrznymi, to właśnie tutaj mamy widoczny. Tutaj mamy kostkę. Możemy już wpiąć w gniazdo. O, gniazdo montować. O, tu już byśmy mieli sprawę załatwioną. Widzimy tutaj przewód, on wystaje dołem i układam go za tą wykładziną. Teraz tutaj odizoluję, żeby miał łatwiej polutować przewody. Kable polutowałem, zaizolowałem. Oczywiście gniazdo USB jest tylko jedno. I nie wiem, co może się stać, gdy włożymy na przykład w jedno gniazdo pendrive, w drugie gniazdo pendrive. Więc możemy nie podłączać tego, możemy podłączyć, lecz nie używajmy. Używajmy tylko jednego gniazda, bo możemy sobie coś tam uszkodzić. Nie wiem, nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo nie wiem. No i tu mamy nasze gniazdo. Możemy sprawdzić. Zaraz nam się tu wszystko odpali. No i teraz włożymy pendrive. Jak widzimy, radyjko nam znalazło. Normalnie używamy tego gniazda w schowku. Tak jak tego w tunelu. W ten sposób wygląda moje gniazdko w schowku. Teraz tutaj musimy pamiętać o podpięciu kostki. O. I tego kabla do USB. Jeżeli nie chcemy podłączać, to możemy go nie podłączać. O. I tutaj wciskam na miejsce. No, się zapięło. O. Teraz zostało nam założyć to gniazdo.
widać to, które robiłem, te, które było. Gniazdo USB. Tutaj są takie dwa, przyciskamy i nam wychodzi. Ja zakleiłem sobie, podłączę to gniazdo, ale zakleiłem sobie taśmą, żeby mi go nikt nie używał. Naprawdę nie wiem, co może się stać, kiedy użyjemy dwóch pendrive'ów. Jeżeli ktoś wie, poproszę o wpis w komentarzu, bo człowiek uczy się całe życie i dobrze wiedzieć takie rzeczy. No. O właśnie, mam piętę, tu podłączę. No i wciskamy na właściwe miejsce. Popielniczki jeszcze nie będę wkładał, ponieważ poczekam z dobę, niech się ten lakier twardzi, bo nie chcę porysować, prawda, tutaj tych krawędzi. Tak oto w moim wykonaniu przebiegło założenie gniazda USB w schowku i odnowienie tej rameczki w tunelu środkowym. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie filmu i pozdrawiam serdecznie. Cichy 525.